Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34, werset 19. Psychicznie chory. W niemieckiej statystyce obejmującej przyczyny niezdolności do pracy choroby psychiczne zajmują trzecie miejsce. Jedną z najczęściej zgłaszanych chorób w tym zakresie jest depresja. Z jej powodu od roku 2000 podwoiła się liczba dni nieobecności w pracy. Częstokroć ściśle związanym z depresją jest tak zwany zespół wypalenia zawodowego, ZWZ, opisujący stan zupełnego wyczerpania cielesnego i psychicznego. Liczba chorych dotkniętych tą chorobą w ostatnich 10 latach podniosła się ponad czterokrotnie. Do osób najbardziej zagrożonych należą przede wszystkim te, które pracują w dziale socjalnym oraz mające dużo do czynienia z innymi ludźmi, na przykład call center. Według szacunków ekspertów nawet do 8% pracowników dużych firm może być dotknięta ZWZ. Możemy przypuszczać, że publicznie nieujawniona liczba chorych jest jeszcze wyższa oraz, że osoby dotknięte problemem muszą częstokroć długo czekać na wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Słowo Boże, Biblia, wyjaśnia nam, że człowiek składa się z cielesnego oraz duchowo-psychicznego obszaru. Mówią o tym przypowieści Salomona, 13 rozdział, 25 werset z 13 rozdziału oraz Ewangelia Mateusza, 10 rozdział, 28 werset i 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 23 werset. Oznacza to, że wpływ na nasze życie mogą mieć nie tylko choroby ciała, ale również te związane z naszą duszą. Pragniemy dodać otuchy każdemu czytelnikowi, zdrowemu czy choremu. Wielki Bóg pragnie być przy nas, szczególnie wtedy, gdy jesteśmy przygnębieni i kiedy cierpi nasza dusza. Bóg Biblii okazuje miłosierdzie chorym, zmęczonym, smutnym i słabym. Księga Psalmów to skarbnica licznych słów pociechy związanych z tym tematem. Ukazuje nam ona różnorodność uczuć i odczuć, których doświadczamy jako ludzie, ale nie tylko to. W Biblii poznajemy również Boga, który miłuje każdego z nas osobiście, który nas rozumie, współczuje i pragnie obdarzyć życiem wiecznym. Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu. Psalm 34, werset 19.